Jestem Krzysiek i zostałem poproszony o to, żeby powiedzieć parę słów o tym, jak wygląda moja relacja z Panem Bogiem. Co ja mogę powiedzieć jako 60-latek o tym, co Bóg znaczy w moim życiu? Zwłaszcza jeżeli miałoby to być w kontekście takiego procesu budowania życia. Chyba bym powiedział, że moje życie to jest ciągły plac budowy, że ciągle się coś dzieje, ciągle coś powstaje, tworzy, przebudowywuje. Ale żeby nie być gołosłownym, to no, kilka takich konkretów, takich jak gdyby opisujących te etapy tej budowy w moim życiu. No, miałem to niewątpliwe szczęście, że urodziłem się i wychowałem w fajnej, dobrej, kochającej się rodzinie i wszystko te początkowe, pierwsze kilkanaście lat w moim życiu szło bezproblemowo i w szkole, i w jakichś tam relacjach towarzyskich, i w kształtowaniu charakteru. Wydaje mi się, że także to co mnie wtedy łączyło z Bogiem, było na miarę tamtych możliwości okej. Traktowałem Boga poważnie, trochę się go bałem, trochę z dystansem, ale on tam swoje miejsce w moim życiu miał. Takiej mniej więcej sytuacji zostały mnie studia w Krakowie w wieku tam 18 czy 19 lat. W akademiku zetknąłem się z takimi ludźmi, którzy jak gdyby widziałem to po nich, Boga traktowali bardziej poważnie, bardziej otwarcie, bardziej tak po przyjacielsku. I kiedyś na rozmowie jednym z takich akademikowych kolegów z tego właśnie kręgu, on mnie zapytał, czy nie chciałbyś oddać swojego życia Jezusowi. Dla mnie to w tym momencie było bardzo dziwne, takie wręcz szokujące, bo jak mnie chrześcijaninowi, katolikowi, w końcu praktykującemu można było coś takiego proponować, ale jak przedstawił mi całe to zagadnienie, to okazało się, że ma rację, że to jest dobry kierunek, dobra droga. I wtedy rzeczywiście powiedziałem tak, przyjdź Panie Boże do mojego życia, buduj je po swojemu, na Twoich warunkach. Myślę, że tak jak ktoś buduje dom jednorodzinny czy cokolwiek innego, to musi dostać pozwolenie na budowę, takie urzędową, taką decyzję, która określa warunki, określa inwestora i wszystkie tam parametry tego budynku. I myślę, że ta moja wtedy decyzja w akademiku, ta świadoma, taka świadome pójście w tą stronę, ta zgoda, to było takie pozwolenie na budowę, pozwolenie na to, żeby Bóg budował moje życie. No ale w czym to się przejawiało potem, przejawia się ta budowa, to tworzenie? Pierwszy taki obszar to niewątpliwie modlitwa. Z tej wcześniejszej mojej, no w końcu istniejącej modlitwy, która polegała na odmówieniu rano i wieczorem pacierza, następnych lat stała się po prostu bardzo taką intensywną rozmową z Bogiem. To polegało nie tylko na wypowiadaniu jakichś próśb przed sprawdzianem, przed kolokwium, przed wizytą u dentysty, ale to była taka rozmowa dwóch bliskich sobie osób. Bóg mówił do mnie przez Pismo Święte, którego wcześniej praktycznie nie znałem. No, sam go w każdym razie nigdy nie otwierałem z własnej woli. A potem jak ja czytałem to słowo, słyszałem je, starałem się odpowiedzieć mu i to już nie było tylko proszenie, to nie było tylko takie mękolenie o coś tam, co mi jest potrzebne, ale też bardzo doświadczyłem i ciągle doświadczam roli charakteru modlitwy uwielbienia, modlitwy dziękczynnej, kiedy można mówić do Boga takim, jakim on, można go odkrywać, takim, jakim on jest naprawdę. Nie tylko w moich potrzebach, ale w jego majestacie, w jego chwale. Także coś takiego jak Kościół, co dla mnie wcześniej było tylko instytucją, jakąś taką organizacją, która no, proponowała jakieś usługi, jakąś tam niedzielną godzinę w kościele,
to stał się czymś bardzo takim żywym, otwartym. No, nawet dostrzegając wszystkie mankamenty i braki tego kościoła, które ostatnio też jakoś są tak wypunktowywane, mogę powiedzieć, że po prostu kościół jest dla mnie czymś żywym. Jest naprawdę organizmem Chrystusa, a nie organizacją Chrystusa. Ten kościół to nie tylko księża, tam powiedzmy liturgie, obchody świąt, ale też kościół w takim wymiarze ludzi bliskich, ludzi, z którymi razem się modlimy albo obchodzimy Sylwestra, organizujemy przeprowadzki, kiedy ktoś potrzebuje, albo się odwiedzamy w szpitalu, kiedy ktoś akurat tam trafi. Kościół naprawdę, w którym jest Bóg i w którym są ludzie. No cóż, o tym budowaniu jeszcze. Myślę, że też tak jak jest powiedziane w przypowieści Jezusa o budowie na skalę, no nie jest tylko tak, że jest w samych superlatywach i tylko różowo, że przychodzą w moim życiu, no w życiu chyba każdego człowieka, różne nawałnice, różne problemy, burze, no kiedy presja życia, jakichś wypadków, jakichś problemów, no jest bardzo wielka i wtedy no wydaje się, że ten dom jest poddawany bardzo dużej presji, no. Ale tak jak jest w tej przypowieści, jeżeli ten dom jest zakorzeniony, postawiony na solidnym fundamencie, to się nie przewróci, nie zawali się to wszystko, nie rozsypie. No wydaje mi się, że ta sytuacja, ta moja relacja z Bogiem, ten stopień zażyłości pozwala mieć nadzieję na to, że ta budowla wytrzyma do końca, że się nie rozsypie to moje życie, że nie pójdzie w gruzy. No i może jeszcze coś takiego, że tak jak budowę jakiegoś obiektu wieńczy się postawieniem wiechy, tak ja też mam nadzieję, że kiedyś nad tym wszystkim rzeczywiście stanie wiecha taka wieńcząca całe to dzieło i Bóg powie: dobrze, sługo dobry i wierny, wejdź do radości Twojego Pana.